Top 10 filmów z lat 80. Od Klubu Winowajców Johna Hodgesa aż po E.T. Spielberga filmy lat 80. kształtowały i inspirowały wszystkie oglądające je pokolenia. My pamiętamy głównie te filmy, na których się wychowaliśmy i które ożywiły naszą wyobraźnię. Oto najbardziej znane i lubiane filmy z lat 80. Numer 10. Klub Winowajców. Praktycznie każdy z późniejszych filmów o nastolatkach był inspirowany tym kultowym obrazem. Mamy tu przystojnego półgłówka, nerda, księżniczkę, gotkę. Reżyser popisał się niezwykłym rozeznaniem w psychice dojrzewających prawie dorosłych, a jego film pokochali wszyscy, niezależnie od tego, czy mogli jeszcze utożsamiać się z nastoletnimi bohaterami. Numer 9. Narzeczona dla księcia. Po tytule można byłoby spodziewać się typowej historii miłosnej osadzonej w epoce średniowiecza. Jednak nic bardziej mylnego. Pewnie nie jeden fan fantastyki zdziwił się, widząc sarkastyczne odwołania do baśniowej klasyki, tony czarnego humoru i cięte riposty rzucane przez bohaterów w zbrojach i eleganckich sukniach. Numer 8. Karate Kid. Po obejrzeniu Karate Kid, niejeden dręczony w szkole nastolatek marzył, aby w jego obronie stanął mistrz wschodnich sztuk walk, a na podwórkach i przy okolicznych trzepakach pojawiły się nowe zabawy inspirowane filmem. Jednak wybór ról nie był łatwy. Ktoś musiał być pokornym uczniem, który będzie słuchał poleceń swojego mistrza. Numer 7. Poszukiwacze zaginionej Arki. Tym filmem rozpoczęła się cała seria przygód Indiana Jonesa, nieustraszonego i żądnego przygód archeologa. Nieodłączny kapelusz, bicz i rewolwer to jego główne atrybuty, których zazdrościli mu mali i duzi widzowie. Po obejrzeniu Poszukiwaczy Zaginionej Arki nawet zwyczajna wyprawa do lasu okazywała się wielką wyprawą skrywającą przygody. Numer 6. Wolny dzień Ferrisa Buellera. Kto by pomyślał, że jeden dzień wagarowania może się potoczyć tak jak u Ferrisa Buellera? Popularny nastolatek wraz z dwójką znajomych opuszcza zajęcia, a dyrektor szkoły, znając reputację swojego podopiecznego, rusza za nim w pościg. Młodzi jednak zamiast splamić honor szkoły, przechodzą lekcje życia. Krótka przerwa od nauki okazuje się czasem całkiem dobrą nauczką. Numer 5. Goonies. Kilkoro dzieciaków musi uratować swoje domy przed zburzeniem. Znajduje starą hiszpańską mapę skarbów należącą do pirata, jednookiego Williego, walczy z uciekinierami, którzy chcą ukraść skarb i zaprzyjaźnia się z potworem. Krótko mówiąc, typowy dzień grupki przyjaciół, z którymi może utożsamiać się każdy młody widz. Mimo tej całej niezwykłości i nierealnych wydarzeń, Goonies jest definicją nostalgii dla wielu fanów. Numer 4. Ghostbusters. Pogromcy duchów. Lata 80. to początek wielu franczyz filmowych. Jedną z nich są Pogromcy duchów, na podstawie których powstały jeszcze gry wideo, serial animowany, komiksy i albumy muzyczne. Zresztą jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tego filmu stała się piosenka, która utkwiła w głowie wielu widzów. Każdy z nich w razie inwazji duchów doskonale znał odpowiedź na pytanie: Who you gonna call? Numer 3. Gwiezdne wojny. Część 5. Imperium kontratakuje. Saga Gwiezdnych Wojen zrobiła niesamowitą furorę na całym świecie, a ich piąta część, wypuszczona na ekrany w latach 80., do dziś uważana jest za najlepszą ze wszystkich. Zawarto w niej to, co fani pokochali najbardziej. Nowatorskie pomysły, niezwykłe odległe światy oraz dobrze znane widzom postacie. Numer 2. E.T. Jako antidotum na wszystkie filmy, w których przybysze z kosmosu byli żądnymi ludzkiej krwi najeźdźcami, Steven Spielberg dał nam E.T. Opowieść o przyjaźni między chłopcem i pozaziemskim stworzonkiem rozczulała wszystkich widzów, a dzieci, które marzyły o własnym E.T., musiały pocieszyć się pełnowymiarowymi maskotkami. Z takim pluszakiem w rowerowym koszyku nie jeden młody fan wyobrażał sobie, że pojazd zaraz oderwie się od jezdni i poleci w stronę Księżyca. Numer 1. Gremliny rozrabiają. Dla tych, których nie ruszają świąteczne komedie romantyczne, idealnym wyborem na ten ciepły, rodzinny czas może być film o małych, złośliwych i agresywnych stworkach. Tytułowe gremliny, na początku słodkie i miłe, pod wpływem niesprzyjających czynników, zamieniają się w odrażające potwory i zaczynają terroryzować całe miasteczko. Mimo tych negatywnych skojarzeń, każdy, kto był dzieckiem w latach 80., z przyjemnością przytulał gremlina pluszaka.
Musiał tylko pamiętać, aby nie złamać kilku zasad opieki nad stworkiem i nie doprowadzić do zagłady całego miasta.